Bracie i siostro, zapraszam Cię i oczywiście każdy człowiek, który słuchasz mnie w tym momencie, zapraszam Cię do kolejnego odcinka, w którym będę starał przekonać Ciebie przez to, co mówi Słowo Boże, do tego, żebyś nie modlił się do i nie oddawał czci żadnej innej istocie, żadnej innej osobie oprócz Bogu, tak? I pokażę Ci, że Słowo Boże tak naprawdę o tym mówi bardzo wyraźnie. Chciałem zacząć od tego, że po prostu żyjemy w kraju, w którym ilość pośredników w modleniu się, w mówieniu do Ojca jest zwiększyła się. Można się modlić przez Maryję, można się modlić przez świętych, można ich prosić o to, żeby na przykład pomogli nam znaleźć jakąś rzecz, pomogli nam szczęśliwie dojechać do domu. I dlatego moim zdaniem to jest bardzo ważne, żeby sobie tą sprawę wyjaśnić, czy możesz tak robić, czy nie możesz, tak? Jeżeli modlisz się, to pewnie możesz to robić na kolanach, możesz stać, możesz prosić, możesz oddawać cześć tej osobie i nie czuć nic złego z tym, nie czuć nic złego, że się przestępuje prawo Boże, ponieważ masz to od małego wpojone, że tak jest, że tak możesz, że to nie jest nic złego, tak? A zaraz zobaczymy, czy to nie jest nic złego. Słowo Boże nam to powie. Jeszcze jedną dygresję chciałem powiedzieć, że jeżeli ta osoba, do której się modlisz, nie jest uznawana za Boga, tak? Nie jest Bogiem i sam tak mówisz, że nie jest Bogiem, my się nie modlimy, bo to nie jest Bóg, tylko to jest taki nasz brat, który po prostu, którego prosimy o wstawiennictwo do Boga za czymś, to jeżeli 10 osób modli się naraz do tego pośrednika, który nie jest Bogiem, to on słyszy wszystkie? Skoro tylko Bóg ma taką możliwość, że jest wszędzie i słyszy wszystko. Czyli te 9 modlitw tak naprawdę jest niesłyszanych, tylko ta jedna, tak? Okej? Okay? Pomyśl nad tym. Pomyśl przez chwilę, że tak naprawdę nie wierzysz, że ta osoba jest Bogiem, ale tak jakby tak się do niej zwracasz, jakby była. Jakby Cię słyszała zawsze, wszędzie. Jakby słyszała wszystkich ludzi, którzy teraz się do niej modlą. Do Niego. Wszystkich spotka to samo. Ten sam los spotyka sprawiedliwego i niegodziwego, dobrego i czystego i nieczystego, składającego ofiary i tego, który nie składa ofiar, zarówno dobrego, jak i grzesznika, przysięgającego i tego, kto boi się przysięgi. Jest takie zło we wszystkim, co się dzieje pod słońcem. Jeden los spotyka wszystkich, a przy tym serce synów ludzkich jest pełne zła, a głupota znajduje się w ich sercach, póki żyją, a potem idą do zmarłych. Ktokolwiek bowiem jest złączony ze wszystkimi żyjącymi, ma nadzieję, gdyż lepszy jest żywy pies niż zdechły lew. Żyjący bowiem wiedzą, że umrą, ale umarli o niczym nie wiedzą i nie mają już żadnej zapłaty, gdyż pamięć o nich uległa zapomnieniu. Człowiek jak umiera, nie wie nic. O niczym nie wie. Nie ma już nic z tym, co jest pod słońcem i na ziemi. Nie wie nic. Druga sprawa. Czy ktokolwiek w Starym Testamencie lub w Nowym modlił się tak, tak? Modlił się przez kogoś, tak? Do Boga. Modlił się do jakiegoś zmarłego, żeby coś wyprosił u Boga, tak? Jak wiemy, no ludzie w Piśmie Świętym mieli wielu takich ludzi, przez których mogliby się modlić, tak? Przecież Abraham, Mojżesz, Samuel, Eliasz, Henoch, było wielu, no to jest cała gromada mężów bożych, którzy no naprawdę, no ze świeczką takich szukać, no teraz nie ma szans. Oni żyli, tak, dla Boga, byli na przykład prorokiem w Izraelu, on całe życie mieszkał gdzieś na jakiejś górze, żywił się tylko tym, co znalazł w lesie, cały czas miał kontakt z Bogiem i nikomu w Starym Testamencie nie przyszło nawet do głowy, ponieważ oczywiście dla nich to było proste, bo znali Słowo Boże, znali prawo.
żeby modlić się do jakiegoś zmarłego, przez jakiegoś zmarłą osobę. Tak samo w Nowym Testamencie nie znajdziemy tego. I to, że Jezus przyszedł na ziemię i to, że teraz zostały wprowadzone jakieś rzeczy przez ludzi, to nie zmienia Słowa Bożego. Jezus nie zacytował ani jednego zdania, które by nie było w Starym Testamencie. Jezus niczego nie zmienił, Jezus wypełnił, Jezus objawił Stary Testament, pokazał, jak na niego mamy patrzeć, ale niczego, ani jednego słowa nie dodał, ani nie zmienił w nim. I teraz chciałem wam przeczytać Księgę Powtórzonego Prawa, gdzie Bóg mówi jednoznacznie o tym, że nienawidzi, jest dla niego obrzydliwością rozmowa ze zmarłymi. Bo co to jest rozmowa ze zmarłymi? To jest nic innego jak przywoływanie jego ducha, tak? Bo żeby on cię słyszał, żeby on do ciebie mógł coś powiedzieć, pomóc ci, to musisz się z nim jakoś skontaktować. Jeżeli nie zmartwychwstał, bo nie zmartwychwstał jeszcze, bo zmartwychwstał tylko Jezus na razie, to przywołujesz jego ducha, tak? Więc przeczytajmy sobie to. I tutaj tak Bóg mówi do Izraela. Gdy wejdziesz do ziemi, którą Pan Twój Bóg Ci daje, nie ucz się postępować według obrzydliwości tych narodów. Niech nie znajdzie się pośród Was nikt, kto by przeprowadził swego syna lub córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wróżbiarz, ani jasnowidz, ani czarownik, ani zaklinacz, ani nikt, kto by wywoływał duchy, ani czarnoksiężnik, ani nekromanta. Każdy bowiem, kto czyni takie rzeczy, budzi odrazę w Panu. Z powodu tych obrzydliwości Pan, Twój Bóg, wypędza przed Tobą te narody. Jeżeli Bóg coś takiego mówi, to Jego Słowo jest niezmienne. Bo nie chcesz mi powiedzieć, że Bóg teraz nagle lubi wróżenie. Więc jak nie jesteś w stanie powiedzieć, że lubi wróżenie, to też kiedy zmienił to, że nie możesz przywoływać duchów? Nie zmienił. Dla niego to, co jest obrzydliwością, zawsze będzie dla niego obrzydliwością. Twój grzech zawsze będzie obrzydliwością wobec Pana. I dlatego teraz mamy taki przywilej, że żyjemy w czasach, w których Twój grzech jest zasłonięty, może zostać zasłonięty przez to, jak będziesz pokutował, wierzysz w Jezusa Chrystusa, że On wziął Twoje grzechy na siebie, tak? I On zasłonił Twoje grzechy. Jest jeden przykład osoby, która wywołała zmarłą osobę. Był to Saul, który przywołał Samuela, tak? Saul w momencie, kiedy Bóg od niego już odszedł, bo Saul po prostu trzymał w swoim sercu pychę, pycha w nim wzrosła, Duch Boży od niego odszedł, Bóg się od niego odwrócił i Saul szedł na wojnę, Samuel już wtedy nie żył, pytał się wróżbitów, tak, pytał się Boga i nie dostał, jak zaraz przeczytam, nie dostał odpowiedzi od Boga. I poszedł do czarownicy, tak, i tam się stała ciekawa rzecz. Saul zwrócił się więc do swoich sług. Poszukajcie mi kobiety, czarownicy, a pójdę do niej i poradzę się jej. Jego słudzy odpowiedzieli mu: oto jest w Endor kobieta czarownica. Wtedy Saul przebrał się, wkładając inne szaty, poszedł wraz z dwoma mężczyznami i przyszli do tej kobiety w nocy. I powiedział: proszę cię, powróż mi przez ducha wieszczego, a wywołaj mi tego, kogo ci wymienię. Lecz kobieta odpowiedziała mu: ty wiesz, co uczynił Saul, że zgładził czarowników i wróżbitów z ziemi. Czemu zastawiasz sidła na moje życie, by wydać mnie na śmierć? Saul przysiągł jej na Pana: jak żyje Pan, nie spadnie na ciebie żadna kara z tego powodu. Wtedy kobieta zapytała: kogo mam ci wywołać? A on odpowiedział: wywołaj mi Samuela. A gdy kobieta zobaczyła Samuela, krzyknęła głośno i powiedziała do Saula: czemu mnie oszukałeś? Przecież ty jesteś Saul. Król powiedział do niej: nie bój się, cóż widziałaś? Kobieta odpowiedziała Saulowi: widziałam bogów wstępujących z ziemi. Pytał dalej: jak wyglądał? Odpowiedziała: wstępuje stary mężczyzna, a jest on ubrany w płaszcz, i Saul poznał, że to Samuel. Schylił się twarzą do ziemi i pokłonił. Samuel zaś powiedział do Saula: dlaczego nie dajesz mi spokoju i wywołujesz mnie? Czyli jemu się to nie podobało, iż o sobie ty myślisz, że
ktoś się podoba tym osobom, które są tak naprawdę, do których się nie modlisz, bo te osoby tego nie chcą, tak? To sobie pamiętaj, one tego nie chcą. Tutaj widzimy reakcję Saula. Saul odpowiedział: jestem w wielkim ucisku, gdyż Filistyni walczą ze mną, a słuchajmy dalej. A Bóg odstąpił ode mnie i już nie odpowiada mi ani przez proroków, ani przez sny. Dlatego Cię przyzywałem, abyś mi oznajmił, co mam czynić. I patrzmy. Bóg odszedł od Saula. I co Saul? Nie pokutuje, tak? Nie patrzy do swojego serca, dlaczego Bóg do niego nie odpowiada. Nie, on nie patrzy na to. Ma zasłonę na oczach, bo myśli, że nie może iść do Boga, tak? Nie może się przed Nim ukorzyć. Jak zobaczycie w Starym Testamencie, to wielu ludzi zgrzeszyło, na przykład Dawid, jak zgrzeszył i przyszedł do niego prorok i mu to oświadczył, to Dawid nie poszedł do czarownicy, nie poszedł nigdzie. Nie, co on zrobił? Pokutował, poszedł na swoje łoże i pokutował za to, co zrobił. I Bóg mu przebaczył. Ale Saul tego nie zrobił. Saul miał pychę w swoim sercu. I on poszedł do czarownicy i to robi. I popatrzmy, że ludzie, którzy to robią, też uważają Boga za taką istotę, która się na nich ciągle gniewa, że nie mogą do Niego iść, tylko muszą iść naokoło. Tylko muszą iść przez kogoś, bo ja nie jestem godny. Tak, nikt nie jest godny, ale Bóg dał Ci tę godność zostania Synem Bożym przez swojego Syna Jezusa Chrystusa, który za Ciebie umarł. Jeżeli pokutowałeś w swoim życiu, jeżeli odwróciłeś się od swoich grzechów, to teraz możesz do Niego przyjść, bo jesteś Jego Synem. Królestwo Boże to nie jest komunistyczny kraj, w którym przez kolesiostwo, tak, możesz sobie coś załatwić przez jakąś koleżankę, kolegę. Nie. Bóg obiecał Ci, dał Ci obietnicę i Bóg w tej obietnicy dał Ci to, zostajesz synem czy córką, oczywiście, nie zapominajmy też o siostrach, i możesz iść prosto do Boga. Nie musisz, no i to jeszcze, że nie musisz. Nie możesz iść inaczej, tak? Bo Bóg powiedział, że jest tylko jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, Jezus Chrystus. Nikt inny. I tyle, i to obraża Boga. Dlatego Cię przyzwałem, abyś mi oznajmił, co mam czynić. Samuel powiedział: czemu więc mnie pytasz, skoro Pan odstąpił od Ciebie i stał się Twoim wrogiem? Czemu idziesz, prosisz kogoś o coś, jak Pan jest Twoim wrogiem, dopóki się nie nawrócisz, dopóki nie będziesz pokutował? Po co idziesz do kogoś, jak Bóg i tak Cię nie wysłucha? A nie wiesz, kto Cię wysłucha? Bo tak naprawdę przywołujesz ducha i może przyjść do Ciebie jakakolwiek istota duchowa i Ty będziesz go czcił. I Ty będziesz ją czcił. Ktoś do Ciebie powie jakiś, na przykład, upadły anioł, nie wiem, wejdzie w postać Twojej zmarłej babci, tak, Twojej zmarłej żony. O ilu ludziach słyszysz? Na przykład rozmawialiśmy raz z taką starszą panią, która po prostu, no, ludzie cierpią po stracie bliskiej osoby, po stracie żony, męża. Idą na jej grób i co robią? Mówią do niej. I skąd wiesz, kto się do Ciebie odezwie? Nie masz takiej wiedzy. Nie wiesz. I ta osoba może Ci powiedzieć, ten duch, moim zdaniem to nie jest dobry duch, tak jak mówi Słowo Boże zresztą, może Ci powiedzieć wszystko. To jest bardzo niebezpieczne, jeżeli chodzi o kwestie duchowe, o Twoje życie duchowe, to jest bardzo niebezpieczne. I gdy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł na jego spotkanie, przypadł do jego nóg i oddał mu pokłon. Ale Piotr podniósł go, mówiąc: wstań, ja też jestem człowiekiem. A rozmawiając z nim, wszedł i zobaczył wielu zgromadzonych. Piotr, tak? Klęknął ktoś przed nim. On go podniósł, powiedział, że jest tylko człowiekiem. Tylko człowiekiem. A ile razy teraz widzisz, czy widziałeś, jak przyjeżdża biskup, papież, ktoś przed nim klęka, całuje go w pierścień. Czy to mówi Słowo Boże? Tak, że masz tak, że masz oddawać cześć ludziom w życiu. To sam Piotr pokazuje właśnie postawą swoją. Czy jak apostołowie głosili w Atenach i chcieli im złożyć ofiarę
i krzyczeli, bo bogowie w ciałach przyszli do nas. To co zrobili? Składajcie ofiarę? Siedzieli tam, cieszyli się, nie wiem, głosili im, że tak, my jesteśmy synami bożymi? Nie! Rozdarli swoje szaty i powiedzieli, że w życiu tegoś takiego nie robili, bo chwała się należy tylko Bogu. I teraz popatrzmy, co oznacza ten pokłon. Przejdźmy do Księgi Objawienia. No tutaj też Jan też oddaje pokłon aniołowi. Już nie człowiekowi, tylko aniołowi. A ja, Jan, patrząc i słuchając, gdy to usłyszałem i zobaczyłem, upadłem, aby oddać pokłon. I to słowo pokłon może też oznaczać oddać cześć przed stopami anioła, który mi to ukazywał i mówi mi, uważaj, uważaj, bacz, zwróć uwagę. Nie rób tego, bo jestem współsługą twoim i twoich braci proroków i tych, którzy zachowują słowa tego zwoju. Bogu oddaj pokłon. Słowo pokłon jeszcze tutaj ma więcej znaczeń. To jest słowo greckie proskneo. Pierwotnie, całować czyjąś dłoń w wyrazie szacunku, klęknąć, paść na kolana, bić czołem, złożyć hołd. I tutaj anioł wyraźnie mówi do Piotra, uważaj, bacz, nie rób tego, Bogu oddaj pokłon, tylko Bogu oddaj pokłon. Zastanów się, jeżeli Bóg ci dał takie prawo, żebyś był synem, byś mógł iść prosto do Niego, co objawił w swoim Słowie Bożym, powiemy o tym w następnych odcinkach, to obrażasz Go, ponieważ On tutaj przyszedł dla Ciebie, kocha Cię jak nikogo, porzucił swoją boskość, Jezus porzucił swoją boskość, zostawił niebo, zostawił panowanie, zszedł tutaj, żeby wszyscy na Niego pluli, żeby wszyscy mu złorzeczyli, po to, żebyś ty był synem. On cię tak kocha, a ty na to plujesz, po prostu plujesz na to, mówiąc do kogoś innego. Ostatnio koleżanka wysłała mi takie świadectwo nawróconego księdza i wszystko fajnie. Wszystko, fajna historia, ksiądz, notabene, cały czas mówi, że się nawrócił przez Słowo Boże. Słowo Boże go nawróciło, Słowo Boże go uwolniło. Jak czytał Słowo Boże, to został uwolniony od złych duchów. A na końcu mówi, że Bóg teraz chce wszystko robić przez ręce Maryi. Pokaż mi to w Słowie Bożym. Pokaż mi to, że Bóg chce zrobić wszystko przez ręce Maryi, jak Bóg zrobił wszystko przez ręce Jezusa, które są otwarte w ten sposób. Tutaj zostały przybite gwoździami. Jezus tak na Ciebie czeka. A nagle Bóg chce wszystko robić przez ręce Maryi? Zastanów się nad tym. Studiuj Słowo Boże. Nie daj się zmanipulować nikomu, ponieważ ja nie mówię, tak, że ja nigdy nie byłem zmanipulowany, że ja dalej nie daję się sobą manipulować. Tak, różne są nauczania. Czasami różnych rzeczy się słucha, różne rzeczy się przyjmuje, ale po to masz Słowo Boże, żeby to weryfikować. Jeżeli nie będziesz tego weryfikował, to wejdziesz w tradycję, to wejdziesz w nauczania ludzi, które nie mają nic wspólnego ze Słowem Bożym i będziesz błądził, a my tego nie chcemy. Po to jest ten kanał, więc błogosławię Cię, bracie, i pokój Jezusa Chrystusa niech będzie z Tobą i chwała Panu za Jego Słowo i za to, że je zostawił. Do następnego razu. Co się stało?